Moim Państwa gościem Juliusz Podolski, organizator konkursu Gęsina na imieninach. Znany krytyk kulinarny, też lubi zjeść. Tak, tak, zgadza się. Teraz przygotowujemy właśnie czwartą edycję konkursu Gęsina. Zmieniliśmy nazwę, bo stwierdziliśmy, że sugerowaliśmy ludziom, że na Gęsinę warto przyjść tylko 11 listopada. A to nieprawda przecież. Tak, a to nieprawda. Gęsina już od września praktycznie rzecz biorąc zaczyna pojawiać się w restauracjach. I będziemy teraz ten konkurs sygnować imieniem Gęsina nie tylko na imieninach. O, jak ładnie. I konkurs będzie wcześniej w tym roku, bo będzie pod koniec października. Tak, 28 października. No i odbędzie się, no w innym miejscu nie mógł się odbyć, także będzie odbywać się tutaj. Będzie u nas, będzie. Będzie tak, będzie najpierw w dolnej sali odbywał się konkurs, tutaj natomiast będzie w Oregano zakończenie uroczyste dla 12 ekip, bo tyle przewidujemy. Mamy nadzieję, że nic nam tych planów nie pokrzyżuje. Jaka jest idea tego konkursu od początku, powiedz? Idea konkursu jest, powiedzmy, bardzo prosta. Chodzi nam o promocję tego naszego produktu lokalnego, jakim jest gęś. Oczywiście wielu osób mówi, że bardzo sobie tą gęś przypisujemy, ale jest to bardzo wielkopolskie danie i chcemy połączyć dwie rzeczy. Tak, żeby 11 listopada poznański obiad wyglądał w jeden, jedyny możliwy sposób. A mianowicie gęsina na obiad i na deser rogale świętomarcińskie, które no jakby tego 11 listopada trzeba zjeść. I ja jestem akurat w tym momencie bardzo ortodoksyjny i te rogale jem właśnie wtedy, bo one najlepiej smakują. No tak, w końcu czekamy na nie cały rok. Ja też dokładnie eksperymentowałam tak kiedyś z rogalem, bo próbowaliśmy go jakby w różnych miesiącach w ciągu roku, ale rzeczywiście coś w tym jest, że on właśnie wtedy, 11 listopada, tak smakuje najlepiej. Tak jak szparagi smakują najlepiej na wiosnę, tak ten rogal rzeczywiście tak się wpisał już chyba w tradycję tutaj na stałe, podobnie jak gęsina. Konkurs zorganizowany już jest kilka lat, z roku na rok startują w nim różne restauracje. Część się powtarza, część dochodzi, bo przecież mieliśmy restauracje z całej Polski, które przyjechały do Poznania i gotowały gęsinę. Tak, to jest konkurs, który najpierw zagościł lokalnie, no ale na ostatniej edycji były między innymi bardzo dobre miejsce znane w Polsce, a mianowicie hotel Grand Lubicz z Ustki. Były także restauracje z Kujaw, z Dolnego Śląska, więc jakby zasięg konkursu jest coraz większy. Zmieniło się wiele w tym konkursie, ponieważ jury stało się już bardzo, bardzo zawodowe. To są w 90% kucharze, znakomici kucharze. I taką jedną rzeczą, która jest bardzo interesująca i odróżnia nas bardzo mocno od innych konkursów, to jest głosowanie w ciemno. To znaczy nie wiemy, co jurorzy wiedzą, co jedzą, ale nie wiedzą, skąd? Kto to przygotował. Tak. Chcemy, żeby ten nasz konkurs był jak najbardziej obiektywny, żeby jurorzy przede wszystkim ocenili smak, żeby ocenili wygląd i żeby docenili to, co jest na talerzu, a nie to, kto to zrobił. I powiem, ta formuła się sprawdza, bo ta formuła się zarówno sprawdza i w konkursie gęsim, i w konkursie na dziczyznę, i na szparagi, i w każdych wszystkich innych imprezach, które organizuję. I na pewno będziemy jej wierni i ta edycja, która odbędzie się tutaj na terenie Garden City Oregano, będzie właśnie w ten sposób realizowana. W jaki sposób te gęsiny są przygotowywane? Bo one, wariacje z gęsiną są różne i czasami człowiek przeciera oczy, że można coś takiego z gęsiny rzeczywiście zrobić. Tak, no gęś jest bardzo wdzięcznym produktem i okazuje się, że można właściwie z nim zrobić prawie wszystko. Gdzieś tam nawet, co prawda nigdy nie mieliśmy takiej kategorii jak deser. A może gęsi. Trzeba wprowadzić, słuchaj? Może trzeba będzie przełomową kategorię dokładnie taką. Ale teraz odnosząc się do tego, właśnie kilka dni temu skończyliśmy konkurs na kaczkę.
i tam pojawił się sernik z podrobami kaczymi. Proszę bardzo. Więc jak się okazuje, można zrobić wszystko, tak? Foie gras na przykład, gęsia zawinięta i podana w kształcie na przykład wisienki ze słodką galaretką, a foie gras kocha słodkości. To wymysł wcześniej Hestona Blumenthala, klasyk światowy, więc okazuje się, że można ją wykorzystać i zrobić w każdy różny sposób. Od półgęska, który jest takim wielkim klasykiem na przystawkę, po gęś pieczoną, po gęś w postaci piersi smażonej, ale również zupełnie innych rzeczy. Pamiętam, na jednym z konkursów podbiły smaki jurorów tatar z piersi gęsi. Brzmi ciekawie. Proszę spróbować, jest naprawdę świetne. Ja tutaj apeluję do chyba naszych kucharzy, zaapeluję do Tomka z ręki i do naszych cukierników Mariusza i Jakuba, żeby się zastanowili, co z tą gęsią można tutaj wykombinować, bo możliwości są duże. Może lody z odrobiną? Lody też może są fajnym tematem. Ja tylko powiem, wspomnę tu taką postać Christiana Pedersena, duńskiego kucharza, który funkcjonował w Poznaniu, niestety już nie żyjącego. Kiedy była noc restauracji, wszyscy kombinowali z różnymi daniami, a Christian zrobił w ten czas danie, które jakby powaliło wszystkich na łopatki. Było tak oczywiste, że lokalny kucharz nie był w stanie chyba tego wymyśleć. Otóż skonfitował udo gęsie i zawinął je w ciasto z rogala marcińskiego. Ciekawe. I zapiekł to w piecu. Nie pamiętam już, jakie były dodatki, ale to połączenie właśnie gęsiny i rogala w tym jednym daniu, myślę, że jest takim super miksem na 11 listopada. Oj tak. Czekam, jestem ciekawa, który z kucharzy może pójdzie w tym kierunku. W ten czas można by zrobić jakieś dodatki z makiem białym, pomarańczą. Może jakiś sos ciekawy do tego dodać? Sos może być fajny, makowy na przykład. No. No, czemu także nie? Trzeba pokombinować. Fantazja tutaj, wiesz, działa. Dokładnie, cuda. Tak. Dlaczego jest ten konkurs i dla kogo i co on daje tak naprawdę? To znaczy, ten konkurs jest też troszeczkę inny, ponieważ większość konkursów kulinarnych jest konkursami, które promują kucharze. Czyli jakby dania są przygotowywane przez kucharza konkretnego. My natomiast to troszeczkę odwróciliśmy. Oczywiście kucharze gotują, kucharze przygotowują na oczach publiczności, ale promujemy przede wszystkim restauracje. Chodzi o to, żeby pokazać, a szczególnie to w tym okresie nigdy nie spodziewaliśmy się, że pandemia nas dopadnie. No nie, tego nikt nie mógł przewidzieć. Tak, ale jakby te konkursy zaczęły się wpisywać troszkę bardziej w to, co chcemy robić, a mianowicie promujemy restaurację i promujemy produkt i promujemy miejsce, gdzie można to zjeść. Dlatego też organizujemy konkurs pod koniec października, żeby ludzie, znając wyniki konkursu, wiedzieli, w których miejscach naprawdę trafią na dobrą gęsinę. I każda restauracja dostaje taką kartkę? Tak, każda restauracja dostaje nalepkę na drzwi, w której informuje, że w tym miejscu warto na pewno przyjść na gęsi. Konkurs na gęsinę 28 października, restauracja tutaj Garden City. Ale zanim to nastąpi, chciałam cię zapytać, czy byłeś w tej restauracji, w której siedzimy i jadłeś kaczkę? Tak, oczywiście byłem, jadłem kaczkę. I co? Kaczka jest świetna, tak jak mówiłaś, jest zupełnie inna. No właśnie. To nie jest typowa kaczka poznańska. Zresztą pisząc swoje wrażenia z pobytu tutaj, napisałem właśnie, że nie urażając nikogo, ale tak się mówi właśnie o poznaniakach, że tak zwany przeciętny kaczmarek, który przyjdzie do restauracji, no musi być przygotowany na zupełnie inne doznania. To nie jest ta nasza kaczka z pyzami taka, upieczona, wiesz, tak, do tego modra kapusta. I to nie jest ta kaczka, która robi właśnie to takie domowe wrażenie. To jest kaczka typowo restauracyjna, o stylu trochę francuskim. Pierś jest różowa,
tu też zaczynają się pewne bariery u ludzi, że ona nie jest do końca wypieczona. Nie, to wszystko jest świetne, smaczne i soczyste. Większość kaczek, które są robione w domu, są suche. A tutaj bo naprawdę, w ogóle ciężko przecież tak, przygotować kaczkę. Dokładnie, a tutaj proponuję przyjść i zobaczyć, spróbować czegoś innego. Bo myślę, że gastronomia, kuchnia i wizyty w restauracji polegają na tym, żeby nie jeść tego, co się zna, tylko raczej szukać tego, czego się w domu nie zjadło i czego w domu się nie zrobi. Dokładnie. Oczywiście są miejsca, gdzie można pójść na genialnego schabowego z ziemniakami i kapuchą, czy tam na jakąś roladę i zjeść ją dlatego, że ona jest albo kultowa, albo smaczna, ale przede wszystkim do restauracji przychodźmy odkrywać nowe rzeczy, fajne i tą kaczkę tutaj w Garden City polecam. Nie tylko zresztą kaczkę, ale warto ją odkryć. Przy okazji odkrywamy siebie, bo też dokładnie, nowe smaki jakoś przełamują nasze bariery, to wszystko się wiąże. Restauracja to są emocje i te emocje musimy przeżyć. Juliusz Podolski był moim i Państwa gościem. Proszę Państwa, to był program Sukces na żywo.